Tegoroczna 9. już edycja festiwalu Sound Edit z mojego punktu widzenia jest bardzo udana, bo wiele rzeczy się wydarzyło takich, nad którymi pracowałem przez wiele lat. Pierwsza, najważniejsza chyba, to Tony Visconti, jego pobyt w Łodzi z znakomitym zresztą składem Holy Holy, niebanalnym zupełnie zestawem muzyków, z których oczywiście należy wymienić Woody Woodmansey'a, perkusistę ze składu zespołu Davida Bowie z płyty Ziggy Stardust, ale nie tylko. Druga rzecz bardzo ważna to miejsce, też, w którym teraz jesteśmy, to wystawa, właściwie premiera książki albumu fotograficznego Briana Griffina. To też jest taki efekt przyjaźni wieloletniej mojej z Brianem i próby przekonania go od 3 lat, że powinien mieć książkę. No i efekt jest fantastyczny. Myślę, że to jest wielki sukces. Z mojego punktu widzenia, czyli osoby, która prowadzi projekt, który się nazywa Antologia Polskiej Muzyki Elektronicznej, niezwykle ważnym był koncert Marka Bilińskiego, czyli ostatniego wielkiego polskiego, właśnie można powiedzieć, emblematu polskiej muzyki elektronicznej, którego podczas festiwalu Sound Edit jeszcze nie było. W tym roku był, dał piękny koncert i tym samym zamknął cały ten projekt. Bardzo się z tego cieszę. Kolejna bardzo istotna działalność kulturalna, jaką prowadzimy od wielu lat, to jest pokazywanie niebywałych w ogóle zdarzeń na pograniczu muzyki i obrazu. Tym razem jest to instalacja 12 Wall Room Michaela Neumana w Art Inkubatorze. Michael Neumann bardziej był zainteresowany tym, żeby do Łodzi przyjechać i otworzyć instalację, niż żeby zagrać kolejny swój koncert, co oczywiście jedno z drugim się znakomicie połączyło. I enjoyed it a lot. What was interesting is that I thought the audience were very quiet at the beginning, and gradually there was a kind of huge kind of seepage of love and enthusiasm. We've had a fantastic time in Poland, and hopefully we can come back soon, and then many, many times after that. Tutaj przyjeżdżają ludzie, którzy wiedzą, co się wydarzy w pewnym sensie. Z wybiegami na twarzy czekają na to, kto tutaj wystąpi, kogo będzie można zobaczyć, kogo będzie można posłuchać i z kim się spotkać.